Rozpocznij się. Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen, a to już kolejny odcinek z gry StarCraft 2 Heart of the Swarm i ogrywamy sobie kampanię. Nim zaczniemy następną misję, musimy parę rzeczy obgadać. Cisza. Kiedyś były tu miliardy zerków. Mniejsza. Co się stało? Wysłałeś rój na poszukiwania części artefaktu Xel'Naga, ale kiedy Terranie przybyli tutaj z artefaktem, przywołałaś najbliższe szczepy, żeby cię chroniły. Rozumiem. A co ze szczepami, które pozostały w przestrzeni kosmicznej? Zdziczały. Zaatakowały się nawzajem. Ginęły milionami. Nie pozwolę, by to się powtórzyło. Pierda. Rój znowu rośnie. Idziemy po ciebie, Warfield. Odbicie tego świata uświadomi twojemu imperatorowi, że jego koniec jest bliski. Zagaro. Wiesz, dlaczego cię pokonałam? Byłaś silniejsza ode mnie. Nie. Szybsza. Nie. Nie baw się ze mną, królowo. Zdradź swój sekret. Porozmawiaj z Abaturem w jamie ewolucyjnej. On mi powie? Zmieni cię. Idź. Dobra. Co ten tępiciel potrafi? Kwas. Nie, dzięki. O. To weźmiemy, Abatur. Powiedz, w jaki sposób zmieniłeś zegarę? Wzorzec matki szczepu pozwalał na rozwiązywanie złożonych problemów. Uczenie się, dowodzenie szczepami, wielozadaniowość. Teraz dodano więcej mięśni, zwiększono tkankę mózgową. Może rozważać wiele możliwości. Elastyczność poznawcza. Może powinny nam tak wzmocnić wszystkie matki szczepu. Dodatkowa tkanka mózgowa niepotrzebna do roli matki szczepu w roju. Dodatkowa materia wymaga dodatkowej energii. Prowadzi do większej niezależności. To przeczy imperatywowi. Zergi nie mogą być zagrożeniem dla przywódcy roju. Czasy się zmieniają. Chcę, żeby moje sługi były jak najgroźniejsze. Czyli poniekąd wystawiamy się na bunt, Dehako. Terranie nie mogą zbierać esencji. Nie. Przeminą. Są groźniejsi niż ci się wydaje. Posmakuję ich esencji. Wtedy będę wiedział. Dobra. Potężna esencja przywódców pierwotnego stada obudziła w tobie nową kategorię i wiele nowych umiejętności. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu rozwoju otrzymasz dostęp do trzeciej kolumny zawierającej nowe umiejętności. Mam coś ogromniejsze. No ale dobra, widać, nie mam następnego poziomu. Idziemy. Aby dotrzeć na płaskowyż nieustraszonych, musimy przeprowadzić rój przez wąwóz kości. Terranie wyślą na nas wszystko, co mają. I tak sobie poradzimy i tak. Jesteśmy rojem zergów. Jesteśmy rojem zergów i się nie zatrzymamy. Po prostu. Wąwóz kości to jedyna droga do fortecy Terran. Dlaczego kości? Już kiedyś próbowałam przeprowadzić tędy mój szczep. Terranie nasłali na nas krążowniki klasy Gorgona. Okrążali nas i ostrzeliwali, aż mój szczep wykrwawił się na śmierć. Wtedy mała też nadzieja na przepędzenie Terran z czar. Czekaj, to gniazdo z mory. Mogą niszczyć Gorgony. Wystarczy, że je obudzimy. Królowo, powinniśmy jak najszybciej przejść przez wąwóz. Nie marnujmy czasu na walkę z Gorgonami. Jeśli zaskoczymy Terran, przedostaniemy się nie ponosząc znacznych strat. Rój zginie, jeśli nam się nie uda.
Myśl perspektywicznie, Zagaro. Planuj, kalkuluj, bądź sprytna. Za pomocą tego tumoru możemy stworzyć kolejny, obok gniazda Zmory. Gdy się przebudzi, zniszczy Gorgonę Warfielda. Nie zgadnę, on ją wyśle zaraz. Menksk będzie cierpieć. Bardzo możliwe. Dobra. Królowo, generał Warfield wezwał Gorgonę. Kieruje się w stronę naszego ula. Te okręty są ogromne. Nic dziwnego, że Warfield może wysłać tylko jeden do wąwozu. Wystarczy mu jeden. Powinniśmy to morbiomasę przy pierwszym gnieździe znowu. No. Obudź się. Zniszcz Gorgonę. Początek końca, Warfield. Gniazdo Zmory zużyło całą siłę życiową, by zniszczyć Gorgonę. Mamy następne. Powij tumor biomasy przy kolejnym. Szybko! Mam ochotę tutaj stworzyć sporo queenów. I... uczyjmy to. A, one też trochę wyspano chcą. Menksk będzie cierpieć. Rój, to ja. Odkryto przydatną esencję w biomaterii zerków. Cenne sekwencje. Zdobyć. Wzmocnij królową ostrzy. To masz zabić jutro. Zabić dziś. Pożegnaj się z życiem. Gdzieś? Nie, to chyba już nie ta czas. Misja. Co tym razem? Mów. Rój, Menksk. Za mało energii. Odważnie. Świat należy... Twoja królowa słucha. O, to nie... Ja nie sądziłem, że oni przysłały tak, że mówią. Co tym razem? Czekaj, miałem to dać pod jedynkę, tak? Tak. Ale ja chcę więcej królowych. Teraz nie mogę tworzyć przez to zaopatrzenia żadnego. Adaptujemy się. No, pozbieramy sobie z okolicy. Mów. Co masz zabić jutro? Zabić dziś. Sich tank. Więc lingi mi się tu praktycznie na nic nie przydadzą, zresztą i tak to były właśnie wybite. Mi się przydały mutalistki. No, mutalistki. Adaptujemy się. Nie znamy granic. Dobra. Mów. Do tego momentu potrzebuję trochę więcej jednostek. A, przecież mam te. Dwie różne kolejki, jasne. O, niedobrze. Nie zauważyłem, kiedy z oni sobie przyszli po prostu. Wrażenia 9. Wrażenia 51. Wow, wii. Więcej tych, tak, tak. Dobra. A nie. Nie ten gór. Patrzę na złe te współczynniki, niedobrze. Dobra, zbudujmy sobie trochę rołczy. Zbudujmy sobie jamę ewolucyjną. Nawet drugą. Dobra, bo jedna to mało. Co tym razem? Dwa, trzy robotnicy idą tu i tu budujmy jeszcze kilka. Twoja królowa słucha? Już czas. Tak? Rój, to ja. Wezwać kolejną Gorgonę do walki. Też Warfield. Nasz podbój trwa dalej. No duży zasięg, duży. Ile to ma życia? Tak? Odporne, normalne ataki. Rój, to ja.
sumie to ja mam teraz tyle tych królów, że ja sobie tu mogę postawić tumor na przykład tutaj. Naprawdę znowu. Wiem, że tych lingów stracę teraz dużo. Aha, już padł. Dobra. Dwie załatwione. Będzie ich więcej. Powiększyć biomasę. Już czas. Tak? Niestety muszę mieć to mięso armaty najwyraźniej. Zrzucić kapsuły desantowe! Co masz zabić jutro? Mów! Lingi poszły w najgorsze możliwe miejsce, gdzie mogło się tłuc. Dziękuję, królowo. Pod zwłokami jest więcej zagrzewanych zerków z mojego szczeblu. Przydasz mi się na linii frontu do tworzenia tumorów biomasy. Rozumiem. Im więcej tumorów, tym szybciej rozchodzi się biomasa. Nie znamy granic. Oj, no ja sobie pozwiedzam przy okazji trochę tą mapę. Odważnie. Nasze jednostki są atakowane. Sprowadzić Gorgonę! Zniszczyć Kerrigan! Chciałbyś, Warfield. Rój podbije wszystko. Melksk będzie cierpieć. Twoja królowa słucha. Co tym razem? Nie ma litości. Mów. Twoja królowa słucha. Dobra. Musiałem to tak zrobić, bo tu idą Goliaty na mnie. A, teraz tu bym chciał pójść, tak w sumie. Skupisko Uli jest atakowane. Strąciliśmy kolejną Gorgonę. Tak. Obudźcie więcej gniazd z mory. Kolejna leci. Wezwać kolejną Gorgonę. Jeju. Już czas. Mutacja zakończona. Adaptuję. Twoja królowa słucha. Jak to jest następna Gorgona, to jest naprawdę ciężko powoli. Mów. Nie znamy granic. Odważnie. Niedozwolona. Nasze jednostki są atakowane. No. Rój, to ja. Co tym razem? Już czas. Leci Gorgona. To blisko mnie jest najgorsze. Ty. Rój podbije wszystko. Nasze siły powinny unikać Gorgony. Tylko zmora może ją zniszczyć. Dobra, luz. Dorwaliśmy kolejną. Oddaj mi tę planetę, Warfield. Nigdy, Kerrigan. Królowo, generał Warfield wezwał kolejną Gorgonę. W tym wąwozie jest mnóstwo kości, a wszystkie z zerków. Niedługo do nich dołączysz. Co tym razem? Niedozwolona komenda.
Nasze jednostki są. A, moment, ja chyba troszkę za bardzo zamilkłem, co? Nasze jednostki są atakowane, dozwolona komenda. Jak bardzo? Dobra, już spokój jest w tyłach. Nie ma tu gdzieś jakiejś kolejnej tej. Pożegnaj się z życiem. Cholipka. Skupisko Uli jest. Dobra, luz. Luz, luz. Nasze jednostki są. Tylko żeby to. Tam się dostało jak najszybciej. Dobra, mamy to. Nasz podbój trwa dalej. Twoja królowa słucha. Odważnie. Kolejna Gorgona. Zapłacisz mi za to, Kerrigan. Wezwać kolejną Gorgonę do walki. Pożegnaj się z życiem. Teraz jest ciężej, bo ja muszę to dostarczyć tutaj, a ja jestem bardzo blisko tego. Odbije wszystko. Nasz pod. Twoja królowa słucha. Rój, to ja. Pożegnaj się z życiem. Nasze jednostki są atakowane. Nie do. Mów. Już czas. Zemsta będzie moja. Jaki plutonik sobie ładnie usta. Czy usta? No on długo nie pożył. Wysłać grupę uderzeniową do gniazda Smory, zanim aktywują jezergi. Strąciliśmy kolejną Gorgonę. Tak. Obudźcie więcej gniazd Smory. Zdobyłem tę planetę w imieniu Dominium Terran. Nie oddam jej. Och, oddasz. To twoja ostatnia Gorgona, prawda? Nie znamy granic. Biomateria zergów. Rój, to ja. Więcej biomaterii. Potrzebuję biomaterii. Gdzie ona jest? Mutacja zakończona. Nasze jednostki są. Jest. Nasz podbój trwa dalej. Zdobyto biomaterię. Dobre sekwencje. Tak, tak, wiem. Ja teraz sobie pewnie trochę głupotę, że z nimi walczę tutaj. Pożegnaj się z życiem. Ale trudno już się mówi. Będzie cierpieć. No w międzyczasie sobie wysyłam. Tumorki w górę, bawiąc się z nimi. Odważnie. Pożegnaj się z życiem. Nie znamy granic. Dobra. Pobawmy się z nimi. Popsujmy im trochę szyki. Adaptujemy się. Odważnie. Lądowisko. Co tym razem? Nasz podbój. Już czas. Dobra, czy ja zdążę tam jakoś. Czy ja będę szedł pod Gorgoną? Chyba. Może zdążę przed Gorgoną przejść. Ewentualnie. Będzie zabawa.
dotrze do skupiska Uli. Potrzebne nam kolejne gniazdo z mory. Po easy. Easy. Chcę zniszczyć wszystkie jednostki Warfielda. Najpierw. Rój, to ja. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Nerd będzie cierpieć. Rój podbije wszystko. Nasz podbój trwa dalej. Mów. Już. Pożegnaj i sobie lecą na Gorgonkę. Z głowy. Panie generale. Wycofać się! Powtarzam, do wszystkich oddziałów Dominium w wąwozie kości wycofać się! Kerrigan, tu Warfield. Wiem, że mnie słyszysz. Mam dla ciebie wiadomość. Weź ze sobą wszystko, co masz. Cały rój. Nie chcę potem ganiać za niedobitkami. Zobaczymy się na płaskowyżu nieustraszonych, starcze. Koniec. Nie pozwól, aby zabił 5, zniszcz dowództwa. No. Gorgony zniszczone w 120 sekund? Dobra, wracamy na Lewetana. I chyba jeszcze pogadamy z ekipą. Żeby następny odcinek zacząć od misji stricte. Królowo, skontaktowała się ze mną Kilysa, matka jednego ze szczepów. Słyszała o twoich osiągnięciach i chce, żeby jej szczep wrócił do roju. Jej szczep jest niewielki. Ale mają silne lewiatany. Kilyso, posłuchaj mnie. Planeta Mistaw 4 to centrum produkcyjne należące do Dominium. Zabierz tam swój szczep i zniszcz je. Zrób to, a zasłużysz sobie na miejsce w roju. Będzie jak mówisz, królowo. Tak, z ładnym przyspieszeniem, ale cała mapa pokryta mapa planeta. Pokryta biomasą. To dobry znak, że część matek szczepu wraca do roju. Ciekawe, dlaczego tak chętnie rezygnują z niezależności. Może nie wszystkie chcą rządzić rojem. A może wiedzą, że w grupie siła? Możliwe. To forteca praktycznie nie do zdobycia. Jest tylko jedno dojście lądem i jedno... Nieważne. Jesteśmy rojem. Możemy poświęcić 1000 jednostek na każdego z ich żołnierzy. Otóż to. Twoja strategia wobec Terran była dziwna, ale teraz ją rozumiem. Zmiany Abatura dają rezultaty. Pamiętasz, o czym ci mówiłam na polu walki? O wizji? Czy jest jak przebiegłość? Nie. Okrucieństwo? Abatur, idź do niego. To co robi, boli. Dzięki niemu zrozumiesz wizję. Pójdę. Znowu ją wygoniliśmy do Abatura. Ta obsesja na punkcie zbierania esencji. Oznacza przetrwanie. Nowa esencja czyni cię silniejszym? Siła to pułapka, w którą wpadli przywódcy stad. Jeśli nie siłę, to co czerpiesz z esencji? Esencja to zmiana. Zmiana to przetrwanie. Zbieraj i żyj. Stagnacja to śmierć. W sumie coś w tym jest. Nikt nie lubi braku ruchu. Kazałam ci eksperymentować na ludziach? Tak. Bardzo złe, prymitywne struktury. Słaba adaptacja. Urodziłam się Terranką. Rzadkie osobniki Terran. Wysoki potencjał psioniczny. Przezwyciężają słabości gatunku. Od teraz. Koniec eksperymentów na ludziach. Jestem ukontentowany. Nie wiem, co to znaczy, tak szczerze mówiąc. Ale...
Może to zaraz sprawdzę. Może zaraz sprawdzę, co znaczy ukontentowany. I wam powiem w następnym odcinku. Więc w tym momencie trzymajcie się, ludzie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego razu. Na razie.